Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Jak donosi portal bithub.pl, Izrael będzie miał pierwszą firmę, która wypłaca w bitcoinie. To jest ciekawa rzecz. O tym jeszcze za chwilę powiem. Na początku przypomnę, że na dniach już bardzo niebawem prowadzę jeden z ostatnich webinarów, znaczy w zasadzie na ten moment ostatni, na którym przeanalizuję sytuację rynkową, to co się dzieje na rynku dobrego, to co się dzieje złego, no i jak na to wszystko reagować, żeby długofalowo zarabiać. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także gorąco Cię zachęcam, żeby tam kliknąć i dołączyć do mnie podczas live'a już bardzo wkrótce. No i co to się dzieje w Izraelu? Otóż jest tam firma spot.im albo im, nie wiem, bo to już zależy stricte od języka izraelskiego. Tak czy inaczej, zapytali oni fiskusa izraelskiego, jak mamy wypłacać w bitcoinie. Czyli jak to przeliczać, jak to opodatkować i tak dalej. No i okazuje się, że jest szansa, że nikt nie będzie im specjalnie robić problemów, ponieważ bitcoin jest tam opodatkowany zyskami od, znaczy podatkiem od zysków kapitałowych stricte, czyli nie są kryptowaluty tam aktywami, jakimiś takimi, nie wiem, na pewno nie są walutą, to już jest dobre, tylko właśnie są aktywami, jak tu czytamy, podlegającymi podatkowi od zysków kapitałowych. To oznacza, że pracownicy będą musieli zapłacić podatek w wysokości 25%, jeżeli osiągną zyski z Bitcoin. Co to oznacza zyski z Bitcoin? No najprawdopodobniej to, że jak dostaną Bitcoina, który będzie warty 6,5 tysiąca dolarów i ten Bitcoin urośnie do 7 tysięcy, no to z tych 500, które zarobili, mają zapłacić 25% podatków. Myślę, że nie będą marudzić, jeżeli im ten Bitcoin urośnie i będą dalej do przodu. Oczywiście pojawia się pytanie, co na to pracownicy, czy oni się tak zgadzają, no bo fajnie jak Bitcoin pójdzie do góry, to się będą cieszyli. A co jak Bitcoin pójdzie do dołu? Czy nie będą wkurzeni, że ich wypłata, no wyobrażasz to sobie, ktoś pracuje w jakimś markecie w Polsce, miał dostać 2000 zł, Bitcoin spadł o 20% i ten ktoś dostał na przykład 1600 zł. No to już dla takiej osoby to jest poważny uszczerbek finansowy i no i dlatego też pewnie jeszcze na masową skalę się nie stosuje kryptowalut do wypłacania pieniędzy pracownikom. Natomiast oczywiście ta firma tutaj informuje, że to jest opcja, że to nie jest tutaj obowiązek dla pracowników, tylko jeżeli ktoś ma ochotę dostawać to w Bitcoinie, to może i nie ma najmniejszego problemu. No i część osób po prostu wyraziła taką chęć, powiedziała, że jak najbardziej spoko, chcemy tak. Tak chcemy, to jest najsensowniejsze. Opodatkujemy sobie co trzeba, jak będzie zysk. Bierzemy na klatę to ryzyko, ewentualne, że będzie spadek. No i tyle. Co to oznacza dla nas? Bo oczywiście nas to nie dotyczy, pewnie nie znamy tej, ja tej firmy nie znałem, spot.im w ogóle i tak dalej. Izrael jest dość daleko. Natomiast my wiemy, że Izrael wpływa na wszystko w jakimś sensie, takim politycznym. No, Izrael ma władzę nad światem, można powiedzieć. Nie wiem, pewnie nie nad całym, ale bo jakby miał nad całym, to by paru wojen nie było w ostatnich latach. Natomiast ogólnie Izrael rządzi, można tak powiedzieć, choć nie trzeba chyba, a nawet nie należy się z tego cieszyć. Niemniej jednak tak jest, no, tak po prostu jest. To oznacza, że jeżeli skarbówka na przykład izraelska mówi spoko, dobra, wypłacajcie sobie w Bitcoinie, Bitcoin jest w porzo, no to znaczy, że taki będzie kierunek świata. Po prostu, no to, co do tego ja nie mam wątpliwości. Oczywiście tutaj mamy dopisek, że giełda izraelska niekoniecznie chce wprowadzać Bitcoina, bo nie podobają im się wahania tegoż, więc jest jakiś taki rozdźwięk. Natomiast jeżeli sam bank centralny mówi, że kryptowaluty spoko, tylko trzeba to opodatkować, tam normalne 25% odzysków i tyle, no to znaczy, że finansiera izraelska trzyma się z Bitcoinem. A w zasadzie no to automatycznie musi wtedy rozlać się na cały świat. My wiemy, jaki ten kierunek jest, czyli z Izraela przejdzie na Stany Zjednoczone, w zasadzie tak to już działa, przechodzi na Stany Zjednoczone, potem na inne zamożne państwa, czyli Wielka Brytania, Niemcy, Francja i tak dalej, oczywiście Chiny po drodze i Rosja też. I te wszystkie kraje mówią, o spoko, kryptowaluty jak najbardziej, trzeba oczywiście ubezpieczać inwestorów, czyli tam pilnować legalności ICO, jakieś tam wprowadzać KYC, żeby to wszystko było pilnowane, natomiast ogólnie spoko. No i dopiero potem długo, długo nic. No i potem się dopiero reszta pelotonu budzi, czyli takie kraje jak Polska choćby, czy Czechy. Wiadomo, że my jesteśmy opóźnieni.
No i tak było, jest i będzie, bo widocznie takie są interesy i tak to ma działać. Natomiast długofalowo, jeżeli by się ktoś zastanawiał, czy w przyszłości będą płatności Bitcoinem, to oczywiście pewności stuprocentowej nie możemy mieć nigdy. Natomiast jeżeli szczyt tej takiej piramidy świata pod tytułem Izrael mówi, że spoko, jak najbardziej wypłacajcie sobie w Bitcoinie i tam już to się teraz zaczyna, to jest pewne rosnące prawdopodobieństwo, że taki też będzie kierunek innych państw i że my jako Polska też już za 48 lat podążymy tym kierunkiem za całym światem. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o masową adopcję kryptowalut, to jest to news bardzo, bardzo dobry. Bo Izraela można lubić, znaczy nie wiem, czy można go lubić, można nie lubić. Niemniej jednak, no, to co się tam zaczyna, to zazwyczaj później przechodzi na cały świat, dlatego też można się spodziewać, że masowa adopcja kryptowalut jest kwestią czasu, jeżeli takie rzeczy dziś dzieją się w Izraelu. Napiszcie w komentarzach, co wy na to, zasubskrybujcie kanał i słyszymy się na YouTubie oraz na ostatnim póki co webinarze z analizą sytuacji rynkowej. Dzięki bardzo, zapisz się na webinar pod tym nagraniem. Miłego dnia, cześć!